Ale dobrze wnioskujesz po tej chwili, patrząc na to, co widać. Ale petarda. Ekstra. To nowe. No. Tam później jest perk, że ty możesz używać nowe za pół shielda, nie? Albo że możesz poza po szarży chyba i coś takiego. Ekstra jest. Co to jest? Symulator życia w Polsce? Wyskoczyła informata, weź kredyty. Good work. Stay tight. This could get rough. Stay focused. This is not the end. I'm with you. Cortez, do you copy? What's your status? A to już nawet nie chodzi. Kurde, a zwiększę poziom trudności z ciekawości. Odpal sobie z ciekawości. Zobacz sobie, jak będzie nasze lejce. Cortez, do you copy? He is likely dead. He'll make it. Let's just keep the landing pad clear. Commander, had to go dark side to shake him. Coming in hot, be ready. We're ready for extraction as soon as you can get here. The extraction point. Ready for pickup. Almost there. Było więcej tych artefaktów. Czemu tylko dwa zabrałem?
Commander, we've got our best engineers looking at the Reaper tech you secured from that lab. Może coś pominąłeś. What was Cerberus doing with? No właśnie nie. Albo nie zdążyłeś. Też nie przypomina sobie, że tam było na czas po prostu coraz więcej było i na większym poziomie trudności mogłeś nie wyrobić. Agreed. We'll keep sending strikes against the facility. Good work, Commander. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Nie chce mi się rozmawiać z Andersonem. Przenigdy nie myślałem, że Vrex z takiego najemnika koniec końców wyjdzie na prostą, zostanie w ogóle przywódcą, a jeszcze dyplomatą do tego. Tego nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał. Idę na Cytadelę. On to robi. Just our way of welcoming you back, Flight Lieutenant. Yes, ma'am. Requesting docking permission? Docking permission granted. Would you like private transport arranged? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Commander Shepard! Commander, the people of the Alliance have questions. Shepard, Commander Shepard, how do you justify running away while millions... No tak, tylko komu to dawać? Ty wiesz pewnie lepiej ode mnie. Tam, no, jak wchodzisz sobie na Cytadelę, to... A, jesteś na Cytadeli, tam masz mapę. Nie wal jej, nie wal jej. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? Jest coś lepszego. How can you stand here while our families die? What are you going to do? Be a good guy. We're doing everything we can. Before they cut the feeds. There were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying. But I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. A widziałeś, na YouTube jest taki koleś, który ma nick chyba tam Zwykły Człowiek czy coś takiego. I to jest generalnie psycholog, który tam ma jakieś transmisje po pół godziny czy tam więcej i opowiada właśnie o różnych patologiach i toksyczności, co na pierwszy rzut oka nie wydaje się toksyczne. Commander Shepard, it's been far too long. Oho. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its zazwyczaj się nie jąkają. Byłoby to wyjątkowo niezręczne, biorąc pod uwagę, że muszą czasem wypowiadać takie słowa jak metyloetyloamelofen. Countless people lost their lives within minutes. Ciekawe, jakby się Corwin spisywał w roli chemika. They should have listened to you. No. Ha. Pan się śmieje, nie? Dwa. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? Corwin by był idealnym chemikiem. Like you. The Citadel. On w ogóle jest idealny. For now. Czasem mi się zdaje, że to jest cyborg. We have a plan. Janusz Corwin zjedł Mielonę. Not surprising. Shepard? There's something I wanted to mention. Ale zjebałem. What is it? Potężnie. I haven't heard from my sister Oriana for a while. I'm getting worried. Nie mogę pojąć skali mojego błędu. Yes. I don't want to overreact, but well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. We did. It's probably nothing, but I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. What do you need from me?
I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay. I understand. I have to figure this out. You will. How much? Have you had any run-ins with the elusive man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me, but he needed to contain the situation. Contain the situation? Sounds final. It nearly was. He doesn't take rejection well. No, he doesn't. It's been a long time. What happened to you? I've been in hiding. Being on the run from just about everyone isn't as glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. Ona odeszła z Cerberusa. You're a dangerous enemy. I am. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. No promises. On się w pełni z tym zgodzę. Już lepszy był Jake, ten, Jacobs. Nie, nie. Co? W żadnym wypadku nie. Jacobs jest taki głupi, naiwny według mnie. No? Nie dość, że głupi, to jeszcze naiwny. Ale był głębszą postacią niż ten. And innocents are caught in their crosshairs. Się tak wydaje, bo ty już masz Jacobsa trochę poznany. Jeszcze masz. Może tak być, wiesz? Też na początku mówię, że o Jacobsie. Że jest miałki. No. Że jest miałki jak ta kawa, Jacobs. Rozpuszczalny jeszcze, kurde. I koloru podobnego do tej kawy, Jacobs. Pewnie stąd się wzięła jego nazwa, jego imię. Chociaż w tym wypadku nie wiem, czy imię to nie jest za dużo. Tutaj nazwa wystarczy. Ja wygrywam wojnę, a mimo to nie chcę zabrać ze mną pokoju. Zresztą to chyba będę robił zwycięstwo wołczy z dominacją. To będzie nieskuteczne wyjście. Tą produkcję. Więcej wojska więcej. Lipa, że ta nowa zużywa tarczę. Wolałbym, żeby była na cooldown. Ale masz ulepszenie potem, że ona zużywa przy uderzeniu pół tarczy, nie? Ja też tak początkowo sceptyczny, ale i tak czasami używałem tak z powodu, żeby jej po prostu użyć. Try to stay calm. What? What should we do? Just stay down. Commander, more Cerberus troops are heading your way. If you can hold the line there, give the civilians time to escape. You heard him. We hold here. O, jeden. Co? Ja na razie nie będę kupował żadnego UFO Defense. Bo pierwsze co, to ja muszę kupić Hogwarts Legacy. Znaczy muszę, no będę miał kupione jakoś za tydzień. Wyszło czy co? Nie, to wychodzi za miesiąc czy tam dwa. A wtedy jeszcze ciekawą opcją jest Atomic Heart. A to chuj wie kiedy będzie, szczególnie to jest rosyjska gra. Nawet nie wiedziałem tego, wiesz?
Pamiętam, że coś takiego widziałem. A to wiesz, to nie jest ważne. To nie jest ważne, ilu. Pewnie miałbym więcej, jakbym grał cały czas w rybałki, ale nie chcę robić wbrew sobie wszystkiego. Ale on tym miotaczem cząsteczek ogarnia. Zresztą to stara gra jest, to Mass Effect, nie? Ale grasz w nową, starą grę. Co? Ale ty grasz w nową, starą grę. No. Która gra jest z 99 roku? Wiem, że... No, znaczy z 97. Jakieś taktyczne gry takie turowe, że tam... Na odsłonę, odsłonę, coś takiego widziałem. Ja się nad nim zastanawiałem. Pasowałem ostatecznie. Ja czekam na nową mapę i wtedy będę dopiero co z powrotem na rybałkę przechodził. Na razie nie ma sensu. Wszystko chyba zrobione tutaj. Nie no, co do gier, to w tym roku na pewno Hogwarts Legacy wleci, na pewno Atomic Heart będzie grane. I przede wszystkim to Wulong Fallen Dynasty. To po prostu tak mnie zmiażdżyła ta gra, jak ją oglądałem, że na pewno będę grał. 100%, od razu jak wyjdzie, będzie grane. We're solidifying a foothold and getting people out, then we'll move to liberating the rest of the... A ci Jerzy, to Fallen Dynasty nie podchodzi, co? One day, Commander. For now, we've got our work cut out for us, Captain. Ja nie lubię gier, których trzeba tajmować rzeczy, bo mi to nie wychodzi. A jak mi nie wychodzi, to wiem, że się będę wkurwiał, więc wolę nie grać. Piankę popiłem i aż mi nosem poszło. Wtedy popiłeś? Piankę. Jaką piankę? Z piwera. Piana z piwera. Ale w porównaniu do dwójki i do trójki Mass Effecta, to jedynka była taka fest RPGowa, nie? Oczywiście. Masa statystyk, tiery. No. Pełno skilli. Ale nie od dzisiaj wiadomo, że takie mainstreamowe gry, no to są w stylu Mass Effect 2 i 3, nie? Tak. Niestety. Bo jednak mi jedynka pod względem systemu ulepszeń i broni i wszystkiego się o wiele bardziej podobała.